główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, minęła godzina 18.30, czas na najważniejsze informacje. Zapraszam na serwis. Zachęcamy opolskich rolników do wzięcia udziału w transparentnych procedurach przetargowych. Pierwszy raz mamy taką sytuację, w której obdarowany nie jest zapraszany na przekazanie środków. Nie mam jakiegoś problemu na wybranie mojego kandydata. Wybory w szkole niczym te dla dorosłych. Szwecja rozważa wprowadzenie wojska na ulice największych miast, by poradzić sobie z wojnami imigranckich gangów. Francja mówi o drastycznym wzroście przestępczości w miastach na południu kraju, za którymi stoją nielegalni migranci. Tymczasem w Parlamencie Europejskim ma odbyć się przyspieszona procedura przyjęcia paktu imigracyjnego zakładającego relokację. Według polskiego rządu naciski na to daje Europejska Partia Ludowa. Kamil Trzaska. Tu jest kwit, w którym partia Webera i Tuska wnioskuje do Parlamentu Europejskiego o natychmiastowe przyjęcie paktu migracyjnego. To fragment najnowszego spotu Prawa i Sprawiedliwości, który wskazuje na zaskakującą presję Europejskiej Partii Ludowej w sprawie nielegalnej migracji do Europy. Tusk oszukuje Polaków w sprawie nielegalnej imigracji. Jedno mówi w Polsce, tymczasem w Europie zgadza się na pakt migracyjny, który zawiera dystrybucję, rozlokowanie nielegalnych imigrantów po poszczególnych krajach członkowskich. To tak zwany mechanizm relokacji, procedura, w ramach której migrantów z takich jak ten obozów przenosi się do innych krajów Unii. Pakt migracyjny oprotestowała już m.in. Polska, która nie zgadza się na obowiązek przyjmowania nielegalnych migrantów. Właśnie tego ma dotyczyć jedno z referendalnych pytań. Decyzja Unii Europejskiej godzi w polską suwerenność. I skądinąd także w suwerenność innych państw europejskich. Statystyki w Europie pokazują jasno, do czego prowadzi system relokacji. Szwecja zmaga się z drastycznym wzrostem przestępczości i wprowadza na ulicę wojsko. Obecnie coraz więcej dzieci i niewinnych ludzi pada ofiarą tej przemocy. Trudno mi wyrazić, jak poważna jest sytuacja. Szwecja nigdy czegoś takiego nie widziała. Żaden inny kraj w Europie nie był świadkiem czegoś podobnego. Będziemy ścigać gangi i pokonamy je. We Francji kolejne ofiary strzelaniny. Tylko w Marsylii od początku roku w wojnach imigranckich gangów narkotykowych zginęły od kul 42 osoby. We Włoszech konsternacja po ujawnieniu przez media finansowania przez niemiecki rząd statków fundacji transportujących migrantów z Morza Śródziemnego do włoskich wybrzeży. Kolejne mają płynąć w kierunku Lampedusy. Nie może być tak, że organizacje pozarządowe są rodzajem magnesu przyciągającego nielegalnych migrantów, którzy są zawsze sprowadzani do Włoch, ponieważ Włochy są najbliższym krajem posiadającym bezpieczne porty. Do tego presja migracyjna na wschodzie i południu Europy nie słabnie. Potok ludzi płynie przez Bałkany, Węgry i Słowację. Codzienne patrole Straży Granicznej zatrzymują kurierów, którzy próbują przerzucać przez Polskę migrantów do Niemiec. W okolicach Bielska-Białej Syryjczyk ze statusem uchodźcy wydanym w Austrii próbował przemycić 42 osoby. Dla TVP3 Kamil Trzaska, TVP Info. Prawie 11 tysięcy hektarów gruntów, które wróciło do zasobu Skarbu Państwa, trafi w tym roku w ręce rolników. To efekt decyzji, którą ogłosił dziś Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. W ten sposób ziemia, dotychczas dzierżawiona przez zagraniczny koncern, wróci w polskie ręce. Jakub Słupecki. 10 881 hektarów gruntów rolnych wróci w tym roku do zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. To w związku z wygasaniem blisko 20-letniego okresu dzierżawy. Od pierwszej połowy lat 90. korzystały z niej duże spółki rolne. W całym województwie opolskim jest ponad 500 000 hektarów użytkowanych, uprawianych, wykorzystywanych pod gospodarkę rolną przez opolskich rolników, z czego około 50 tysięcy hektarów jest w zasobie Skarbu Państwa i ten zasób jest zarządzany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa właśnie tutaj z siedzibą w Opolu. Największym zainteresowaniem cieszą się grunty w powiecie głubczyckim. 5360 hektarów ziem rolnych w tym regionie trafi do rolników indywidualnych. Tak duży wynik związany jest z formą przeprowadzenia przetargu, który został wynegocjowany przez rolników w pierwszym kwartale 2023 roku.
na tych spotkaniach, a odbyliśmy wiele spotkań na terenie, tu mogę, i powiatu Głubczyckiego, na terenie powiatu Nyskiego, Namysłowskiego, i tutaj zawsze w te głosy rolników się wsłuchujemy i na dzisiaj jest taka tendencja, że jednak rolnicy zainteresowani są, aby jak największa liczba tych przetargów była w formie ofertowej. Forma ofertowa, która została wybrana jako metoda wyłonienia dzierżawcy gruntów, jest dużo korzystniejsza dla rolników indywidualnych. Jest to związane z punktacją, która przyznawana jest poszczególnym kandydatom i tym, że promuje ona rolników zamieszkujących i prowadzących swoje gospodarstwa w poszczególnych regionach. Zachęcamy opolskich rolników do wzięcia udziału w transparentnych procedurach przetargowych. Mam nadzieję, właśnie tak jak pan mówił, dyrektor, tych szczególnie ofertowych, dlatego że one uwzględniają specyfikę danego sołectwa, danej wsi, danego powiatu, danej gminy. Zachęcając właśnie tych rolników, którzy chcą rozszerzyć swoje gospodarstwa, do starania się o ziemię. Według informacji przedstawionych przez wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi, do końca 2023 roku połowa terenu, które wrócą do Skarbu Państwa, ma zostać przekazana do ponownej dzierżawy. 10 881 hektarów to 20% całości ziem w województwie opolskim, których właścicielem jest Skarb Państwa. Jakub Słupecki, Kurier Opolski. Postanowili ogłosić sukces, a nie zaprosili gospodarza. Dzisiejsza konferencja zarządu województwa opolskiego odbyła się ze sporym zgrzytem, kiedy politycy snuli wizję budowy hali sportowej Politechniki Opolskiej. Jej rektora przy nich nie było. Nie dostał zaproszenia, bo kandyduje do Senatu z list Prawa i Sprawiedliwości, a jeden z wicemarszałków do Sejmu z Koalicji Obywatelskiej. Wiktoria Katus. Właśnie w tym miejscu ma powstać wielofunkcyjna hala dla Politechniki Opolskiej. Według planów kompleks ma przypominać wrocławską Ślęza Arenę. Szeroko o tych planach opowiadali dzisiaj przedstawiciele zarządu województwa. Dotyczy to budowy wielofunkcyjnej hali lekkoatletycznej. Hali lekkoatletycznej, która będzie miała w swojej funkcjonalności nie tylko tą bardzo ważną, istotną funkcję lekkoatletyczną, pełnowymiarowe boisko do koszykówki z ponad 1000-osobową widownią, będzie miała pełnowymiarową boisko do piłki ręcznej, do piłki siatkowej. Politechnika, która będzie dysponentem tej hali, może realizować projekt badawczy, co jest bardzo ważnym elementem i otwiera bardzo duże możliwości finansowania, nie tylko na etapie budowy, ale także po skończeniu tej inwestycji jest możliwość realizowania projektu badawczego, co daje bardzo duży handicap w kategorii jakby takiego podniesienia rangi uczelni. 160 tysięcy złotych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego ma trafić na przygotowanie dokumentacji inwestycji. I to była główna informacja, którą wicemarszałkowie postanowili się pochwalić. Potrzebny będzie lobbying w Warszawie, potrzebny będzie lobbying zarówno w Ministerstwie Edukacji Narodowej, jak i w Ministerstwie Sportu, bo te dwa ministerstwa są potencjalnymi źródłami finansowania samego obiektu. Jestem przekonany, że po 15 października to się uda i że będziemy mogli za kilka lat tutaj stanąć i powiedzieć, że mamy świetny obiekt. Jednak na briefing nie został zaproszony gospodarz tego miejsca, czyli rektor uczelni. Dla profesora Lorenca sprawa jest jasna. Deklaracje wygłoszone przez polityków to element kampanii wyborczej, zwłaszcza jeśli chodzi o Szymona Ogładzę, który kandyduje do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Rektor przypomina, że Politechnika miała otrzymać te pieniądze już na początku roku. Zwraca również uwagę, że zadeklarowane dziś 160 tysięcy złotych to jedynie kropla w morzu potrzeb. Po pierwszy raz mamy taką sytuację, w której obdarowany nie jest zapraszany na przekazanie środków. Jeżeli weźmiemy bazę 100 milionów, to ta kwota stanowi 0,16% całej inwestycji, czyli wierzę, że to jest pierwszy krok pana marszałka Kublańcy i pana marszałka Ogładzy do tego, aby później mocniej włączyć się w tą inwestycję. Cały koszt budowy wielofunkcyjnej hali może wynieść od 60 do 100 milionów złotych. Rektor zapewnia, że przeprowadził rozmowy z ministrami sportu i rekreacji oraz ministrem edukacji, z których wynika, że uczelnia może liczyć na finansową pomoc Warszawy. Uzyskałem akceptację tak, że jeżeli będzie już taki etap, będziemy mogli faktycznie to sfinansować. Natomiast robienie samego projektu czy opracowania koncepcji za jednak 160 tysięcy środki publiczne i później odłożenie tego na półkę byłoby marnotrawstwem. Jeśli hala powstanie, to będzie jedynym takim obiektem w całym województwie, lecz terminu rozpoczęcia inwestycji na razie nie ma. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Jak zachować się w lokalu wyborczym? Co zrobić, żeby otrzymać kartę do głosowania? Czy można zakreślić więcej niż jednego kandydata? Tego mogła dowiedzieć się młodzież publicznej szkoły podstawowej nr 2 w Opolu w ramach wyborów wzorowanych na tych prawdziwych.
To, jak ważne są wybory, ci młodzi ludzie już wiedzą. Chcą mieć najlepszego przedstawiciela swojej szkolnej społeczności. Kandydatów było 7. Od 2 tygodni trwała kampania i niestety nie obyło się bez łamania zasad. Na przykład przyklejania plakatów wyborczych w niedozwolonych miejscach. Ale dyrektor nad wszystkim czuwał, bo chce, żeby młodzież walczyła o władzę we właściwy sposób. Mnie najbardziej cieszy to, co cieszyłoby wszystkich Polaków. Mamy niemalże 100% frekwencję. Nie mamy nikogo, kto odmawia wzięcia udziału w wyborach. Wszyscy przychodzą, więc tego życzę w wyborach tych naszych parlamentarnych. Taka edukacja w szkole podstawowej numer 2 odbywa się od kilku lat. Gościem specjalnym jest zawsze pan Rafał Tkacz, który tłumaczy uczniom, na czym polegają wybory i jak poznać, że złamano prawo, na przykład uszkadzając plombę na urnie. Taki przedsmak tego, co będziemy mieli 15 października. Być może dzieci będą mogły też poopowiadać to dzisiejsze wydarzenie w domu. W jakimś stopniu też może zwrócić uwagę na to, co robiły i aby ci rodzice również też poprawnie zachowywali się w lokalu obwodowej komisji wyborczej. Jest to taka na pewno próba demokracji. A co ważne, praktyczne zdobywanie wiedzy. Żeby wziąć udział w wyborach, dziś obowiązkowo trzeba było mieć legitymację. Najpierw się podchodzi tam i tam się podpisuje, później się wchodzi do takiej budki i tam się pisze tego kandydata, którego się chce wybrać. Ilu kandydatów można skreślić? Jednego. Czy do takiej kabiny, gdzie się głosuje, można wchodzić więcej osób? Nie, tylko w jedną, żeby zrobić sobie to po cichu i przemyśleć dokładnie. Co, żeby twój kandydat wygrał? Tak, bardzo. Wybory przebiegały sprawnie. Młodzież była przygotowana i zapoznała się z obietnicami i programem kandydatów. Nie mam jakiegoś problemu na wybranie mojego kandydata, bo po prostu patrzę na wszystkie plakaty i widzę, którego chciałbym po prostu sobie wybrać. Ważnym doświadczeniem dla młodych ludzi było też zasiadanie w komisji, która pilnuje procedur w lokalach wyborczych. Komisja jest ważna? Tak, moim zdaniem tak, no bo bez komisji to trudno by było rozdzielać wszystkie te karty. Pilnujecie też porządku? Tak, żeby nikt nie sfałszował wyborów ani nie brał sam kart do głosowania. W przyszłym tygodniu już wszystko będzie jasne. Wybrany przez uczniów przewodniczący i jego zastępca spotkają się z dyrektorem szkoły i omówią realizację obietnic wyborczych. A co jeszcze przed nami w tym serwisie? Proszę zobaczyć. Zaczynamy od najmłodszych. Później będą quizy, które przygotowali profesorowie z Uniwersytetu Opolskiego dla dorosłych. Okazja do poznania kultury sąsiadów z południa. Produkcja leków na Opolszczyźnie zdaniem kandydata Nowej Lewicy zwiększyłaby bezpieczeństwo farmaceutyczne Polski, a nawet przyczyniłaby się do powstrzymania depopulacji w regionie. O tym mówili dzisiaj przedstawiciele tego ugrupowania w Opolu. Chcemy omówić problem, z którym nasz region, Opolszczyzna, nasze miasto Opole mierzą się od dekad. Depopulacja. I my na lewicy rozumiemy doskonale, że na ten problem nie ma jednej recepty. Powtarzamy od lat, że jednym z rozwiązań jest to, żeby samorząd i rząd dbał o usługi publiczne. Budowa tanich mieszkań na wynajem, edukacja na wysokim poziomie, ochrona zdrowia, ale również opieka senioralna, tak żeby ten ciężar nie spadał na rodzinę. Ale również zgadzamy się z badaczami Instytutu Śląskiego, którzy w tamtym roku na konferencji podkreślili, że rynek pracy na Opolszczyźnie nie jest rynkiem dla osób wykształconych. Opolszczyzna mierzy się z migracjami i to są też tradycyjne migracje zarobkowe do Niemiec i Holandii. To nie jest taka przyszłość, że my tu będziemy przyciągać absolwentów choćby naszego Wydziału Chemii czy Wydziału Farmacji do pracy na przykład w innowacyjnym przemyśle farmaceutycznym. Oni będą musieli wyjechać albo poza granicę naszego regionu, albo poza granicę naszego kraju i oni to robią. Ten trend trzeba na Opolszczyźnie zatrzymać, no bo jak będziemy dalej spadać w ten demograficzny i populacyjny dół, to w tym regionie za chwilę będziemy mieli po prostu pustkę. Jak mieliśmy przemysł farmaceutyczny w Polsce, no to trzeba by było po prostu zbombardować kraj, żeby nam zagrozić z bezpieczeństwem. W tej chwili wystarczy uścisk dłoni Putina i Xi Jinpinga i jesteśmy bez leków.
Przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej zorganizowali pikietę przed jednym z opolskich kin. W ten sposób protestowali przeciwko projekcji filmu Zielona Granica. Stajemy w obronie naszych polskich żołnierzy, pograniczników, strażników granicznych, którzy na co dzień pełnią służbę na granicy polsko-białoruskiej. Dniami i nocami pilnują, aby reżim białoruski swoimi przeróżnymi działaniami nie zaszkodził państwu polskiemu. Agnieszka Holland właśnie produkując taki film wpisuje się całkowicie w narrację Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki, którzy starają się Polskę oczernić w oczach świata. Właśnie poprzez ten film Polska traci na wartości w sferze międzynarodowej. Dlatego też musimy dbać o dobre imię Polski, Polaków i naszych służb, które strzegą bezpieczeństwa Polski. Nie chcemy takich obrazów, jakie mają dzisiaj miejsce w zachodniej Europie. Chcemy, by Polacy czuli się bezpiecznie. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego, a przed nami kolejne informacje z regionu. W skrócie zapraszam. W Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku odbyło się spotkanie Studiuj z Erasmusem w Opolu dla maturzystów szkół średnich z Kluczborka. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Opolskiego i perspektywy, jakie zapewnia program Erasmus+. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się, jakie kierunki kształcenia opolskie uczelnie zapewniają, porozmawiać ze studentami, wziąć udział w debacie dotyczącej programu Erasmus+, który jest jedną z najbardziej inspirujących inicjatyw w dziedzinie edukacji i mobilności w Europie. Dzięki niemu uczniowie mają szansę poszerzyć swoje horyzonty, zdobyć nowe doświadczenie. Prokuratura Okręgowa w Opolu prowadzi śledztwo w sprawie 31-letniego mężczyzny, u którego policjanci znaleźli arsenał materiałów wybuchowych i broni. Działania były prowadzone w kilku miejscach na terenie województwa małopolskiego. W jednej z miejscowości funkcjonariusze zlikwidowali laboratorium, w którym znajdowało się 6 litrów substancji chemicznych. W trakcie elektrolizy prekursory materiałów wybuchowych i gotowe materiały wybuchowe. Na innych posesjach policjanci znaleźli 27 sztuk broni palnej, zarówno krótkiej, jak i długiej, oraz ponad 2200 sztuk amunicji, kilkanaście kilogramów materiałów o właściwościach wybuchowych, urządzenie służące do ich zdalnej detonacji i 67 sztuk zapłonników. Podczas działań policjanci znaleźli także ponad 1 000 000 złotych w gotówce, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Tusk i Kopacz pokazali, że nie potrafią dobrze rządzić, nie chcą poszerzać dobrobytu obywateli, pragną władzy dla samej władzy i by realizować interesy Niemiec, mówi w wywiadzie dla Nowej Trybuny Opolskiej poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Przypomina również pozostałe wypowiedzi niemieckich polityków na temat sytuacji wewnętrznej Polski i sugeruje, że zależy im na zmianie władzy w Polsce. W stolicy regionu rozpoczynają się Dni Czeskie. Przez cały weekend mieszkańcy Opola będą mieli okazję lepiej poznać kulturę i zwyczaje naszych południowych sąsiadów. Jest okazja właśnie poznać atrakcje naszych sąsiadów południowych, zwłaszcza kraju omunieckiego, moravsko-śląskiego i środkowo-czeskiego. Nasi czescy partnerzy, bo to są kraje partnerskie, przyjechali do nas pokazać, co u nich jest najpiękniejszego, jakie mają atrakcje, jakie walory turystyczne. No i chcą zachęcać naszych mieszkańców, mieszkańców Opolszczyzny, aby do nich przyjeżdżali i odwiedzali, tak, ten piękny region. Konkurs plastyczny dla dzieci. Będzie możliwość zdobycia fajnych nagród dla dzieciaków. Zaczynamy od najmłodszych. Później będą quizy, które przygotowali profesorowie z Uniwersytetu Opolskiego dla dorosłych. Już w namiocie biesiadnym łączymy nasze dni czeskie ze świętem piwa. Oczywiście będą wina morawskie, będą piwa czeskie, a także będzie kultura, będzie muzyka poważna, będzie muzyka rozrywkowa i będzie muzyka ludowa. Więc mamy naprawdę wiele rzeczy do wyboru dla Opolan przez ten weekend. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko, a czy pogoda dopisze podczas tych dni czeskich w Opolu, to już z pewnością za chwilę zapowie Państwu nasza pogodynka Dominika Merta. Zapraszam na prognozę pogody, a ja spotkam się z Państwem ponownie o 20.30 i 21.30. Miłego wieczoru, do zobaczenia.